wejdź na wksklep.pl i kup Limitless Brain Booster. Cześć Wygleci, ekipa WK z tej strony. Witamy w serii El Clasico, w której gramy w klasyczne gry. Dzisiaj na ryż wjeżdża stary, poczciwy Tekkenik, który był w arcade'ach, gdzie się grało na tych maszynkach i też był na konsolach, ci co mieli wtedy konsole. I robimy sobie turniej, zobaczymy kto jest najlepszy w Tekkena, gramy w papier, kamień, nożyce i tak będziemy losować pierwsze zestawienie, pierwszą walkę. Ja się poddaję, chcę przegrać od razu. Gramy w papier, kamień. Dobra. 3, 4. No i dlaczego nie? Ja przegrałem od razu, poddaję się. Ja wygrałem kamień. No dobra, czyli okej, okay, czyli ty, cześć. I teraz my gramy. 3, 4, 3, 4. Ciągle będą kamienie robić. 4. Ach, kurwa! No jestem ostatni i gram pierwszą walkę z Pączkiem, a ty grasz z Roburem. Czy w tej grze chodzi o to, że randomowo naciska się wszystko? Nie. Tutaj to jest gra oparta na skillu. Versus mod. I ja pamiętam, że tu jest jeden z moich ulubionych zawodników. Nie wiem, czy on jest odblokowany. Ale chcę. Eddie Gouda. Był taki gość, Eddie Gouda. Brazylijskie jiu-jitsu on robił chyba. Gouda? Jak se? Co tam na czy dole ty tak jest, źle ten. Mówisz coś? Ty jest Eddie! I ja będę grał Eddie przez całą grę. To kojarzy z Mugenem. Nie, Eddie Gordon to jest, ale ja zawsze na niego mówiłem Eddie Gouda. Ja w Tekkena nie grałem, ale kojarzycie grę Dragon Ball Mugen? Tak. Tam się też tak wybierało postacie. Lubię Mugen. Super. No i co, ogień, tak? Dlaczego czekaj? Ja mam life 90%. Nie wiem o co chodzi. Może dlatego, że jesteś. Nie wiem, to jest Bruce Lee? Dajmy dźwięk. Dźwięk jest gry. Ty się nazywa Bruce Lee? Ty. Tak. Patrz, ale patrz jak się porusza Sucker Eddie. Spodoba ci się, zobacz. No widzę. Capoeira. Capoeira. A, nie brazylijskie, tylko dokładnie. Capoeira. Dobra, zobaczmy. Ty, jakie kocie ruchy. Papa, zobacz go. Ty. Ale on coś kurwa robi, czy tylko tańczy? No zobacz, kurwa, człowieku, Eddie, to jest showman, zobacz. Pa. Z tego co ja widzę, to on tylko tańczy, byku. Niespecjalnie. Spokojnie. Coś tam uderza. O. Nie, na pałę wali. Na pałę wali i wygra ze mną. A czym się blokuje? Takie podstawy warto by było znać. Eddie chyba nie blokuje, tylko robi... Nie czym wiem, się blokuje Deja? Sprężynkę albo fiflaka. R1 pewnie. R1? Pączek, kurwa. Ale nie, tutaj jest, czekaj, jeszcze góra. Mamy... Prawo wygrało, tak? Nie jesteś ponad prawem. Round 2. Góra. Nie blokuje się L1 też nie. Jesteś beneath the law. Nie wiem o co chodzi, nie wiem którym się... O, patrz, Gordon! Nie, zostaw! Eddie Gouda! Dlaczego człowiek tak mocno strzelasz? Pa, pyk! Pyk! Kocie, trzeba... W Ediego trzeba się wczuć! Patrz, musisz tak! Nim. Patrz, co on robi, człowieku! Musisz razem z nim! Patrz! Pyk! Właśnie Skorpion, tak go pamiętam! Kurwa, i efektownie zakończyć to! Bruce Lowe! Aj! Aj! Tak jest! O, kolano. Powoli się wczuwam, ładnie, co? Ty, Eddie jest moim ulubieńcem i ma koszulkę coś jak Toronto Raptors trochę. Troszkę? No. Troszkę, no. Zobacz, co on robi, jak wygra. No, jak masz takiego kocura, to się nie dziwię. Nie no, ty masz Bruce Lee. Kurwa, człowiek. Bruce Lee. Ty daj mi trochę dźwięk, tak ciutkę? Się wczuć? Chyba nie. Nie ma szans. Ale Eddie napierdala. Masakrycznie, zobacz co on robi. Dlaczego tak? Ma takie ruchy. To jest typ, który waży jak widać. Ty, jaką? Ze 100 tak? kilo waży. No chciałbym waży, się co? Nauczyć, ale zobacz jak on się rusza. To jest taki boxdel trochę. Patrz. Eddie? No. Kopnięcie. Eddie to boxdel. Time up. Eddie wins, bo więcej życia. O kurde. I wygrywam Eddie. I o to mi chodziło. Chciałem. Dobra walka. Kolejny ze mną, poczekaj, Sucker teraz. A nie, teraz ty z Suckerem. You betray the law. 2-1. I betray the law. I am the law. I am the law. I am the law. You killed innocent men. You started the massacre. I caused the revolution. You betray the law. You betray the law. I tutaj tą scenę dacie z filmu. Nic się nie dzieje. Ale Robur wygląda A dodał poważnie. Sobie coś, patrz! Można to ty sobie odjąłeś coś!
To Pączek miałeś mniej. No, ja miałem, nie, ja wiem, ja mówiłem przed rundą, że ja mam 90%. No trudno. 100%. 100, na 100%. Patrz, mój nie typ wiem. Wygląda szczęście, jak nie? Właśnie młody. Nie wiem, a czemu to można regulować? Dasz mi tylko zobaczyć, co się robi? No. Właściwie on ma miecz, no. Rusza się jak stak. Dobra. Czyli to noga, tu ręka, tu ręka. Robór zawsze bierze okay, takich, czyli tu nogi, kurwa, tu ręce, kolosów. ATR. Yoshimitsu. Dobra, możemy lecieć. Gotowy? No. Yoshimitsu, ty, Robór ma gościa, ty, co tak się nazywa Yoshimitsu. Pamiętam. Miej w świadomości, że walczysz. No i patrzcie, macie 10 sekund rundy jeszcze. Ej, w ogóle ten kwadratowy ekran. A. Jaka beka, nie? Że tak się ty zobacz, chyba Paul wygra z Yoshimitsu. Jak ty ciągle? Z legendarnym Yoshimitsu wygra Paul! Jednym ciosem. Saker Bronsie. Yoshimitsu! Pedał Paul wygrywa. Pedał Paul wygra z Yoshimitsu. Kurwa, z legendarną postacią. Cofaj się, Saker, cofaj się. Ach, kurwa. Nie, nawet się nie zaczęło. Podniecił się. Podniecił co? Się, no. Perfekta. Co to znaczy? Nie zadałeś mu żadnego ciosu, a on cię zabił. No ja się nawet nie ruszyłem, kurwa. Saker, broni się, cofając do tyłu się dobra, bronisz. Dobra, gracie ja już. Saker, gracie już, klikaj, idę do tyłu, bardzo wolno idę do tyłu. Kurwa, no taki charakter, klikaj. Taki masz charakter. Dobrze, ależ, Paul tutaj. Idź go, Paul. Mocne ma kopnięcie, na kopnięcie go wiesz, na dystans. Jak ty blokujesz, wyczuj, Saker? Do tyłu jak się cofasz, to blokujesz, Saker. Ale Yoshimitsu ma olbrzymie problemy! Yoshimitsu będzie miał. Ale nie, teraz Paul! Uwaga, jest! Podejdź, zajeb mu jeszcze! Zajeb mu teraz! Kurwa, pedał, Paul wygrywa! Nie wierzę! Co tu się stało? Pedał, Paul wygrywa z Yoshimitsu! Co za kurwa! Zawalone ruchy! Cóż za spektakl! Wziąłeś kurwa jakiegoś kamienia, no ale to drugą się nie rundę dziwi. Jak cię pocisnął szybko. Ja nie. A nawet. Trzecia? Szok! Nic nie kliknąłem, już pół życia nie miałem. Ty i wielki finał! Starcie tytanów. Pedał Paul kontra Eddie Gołda. A Gołda to ser, nie? Ty psera. No. Eddie Ej, ty sport. Też jesteś troszkę taki. Ba, zobacz masz, ten kolczyk. Tak. Jakaś polowy. Świątynia, coś. Na Mauritiusie się bijemy. Kolanko, Eddie Kolanko. Podcięcie. Tutaj będzie coś próbował. Może coś efekt. O, ładnie uniknął. Chciałeś. O, ładnie uniknął. Ładnie Eddie. Ładnie Eddie kombinuje. Trzeba mu przyznać. Coś złapie, coś zrobi z capoeiry. Jeszcze chodź tu, chodź. Coś pod publikę. O, coś się nabuzował. Ciao, kurpięty. Zasmakowałeś pięty Ediego, zobacz! Bo. Pocałunek pięty to był. Tak zwany cios. Pięta nie ma klienta. Dwa razy zajebałem. Łokieć jak się nazywał cios? Łokcia. Jak się nazywał była cios Bruce'a Lee? Dragon Fact. Nie. To tu był pocałunek pięty. Pocałunek smoka. Wejście smoka. Wejście smoka. Nie, splot. To był jakiś słoneczny splot. Coś splot słoneczny. To dobra, jakoś... technika z pierwszych złoty rund. Splot. No, dobra, złoty splot. Masakra. Bardziej po polsku by było makabra. Eddie. On tym zasuwa dobrze, nie? Napierdoliłem się, a on, ten mnie raz, nie? Tą piętę on ma wyszkolona. Eddie trochę więcej ma życia chyba. Paul wins? Tak. O kurwa. Paul ma więcej. Pięknie. Saker, i uwaga o wszystko. Wygrasz ten odcinek, to będzie kurwa mecz o wszystko. Ty, Saker ma potencjał, żeby wygrać jakąś gejowską postacią. Teraz unikaj, tylko unikaj i czas się skończy. Unikaj go. Czas się skończy, 30 sekund przetrwaj. Spierdalaj do tyłu. A czemu on się nie broni? Paul, do tyłu. Broń się, do tyłu. Wygrywasz na razie, na punkty. Dobrze, wygrywasz na punkty. Wygrywasz, a już przegrywasz. Musisz zajebać mu. Zajeb mu, Saker. Patrz, się ruszę. Daj mu lepę jakąś. Daj mu jakąś lepę, daj mu. Oj, pocałunek pięty! Eddie Gołda is the winner for tonight's show! Eddie Gołda! Let's watch this once again! Eddie Gordon for the win! Magnificent performance from Eddie!
No i co? Jestem mistrzem Tekena. Może panowie, drugie zagrać? Miejsce Saker. Może i o trzecie miejsce Yoshimitsu. To szybko lecą te rundy. Yoshimitsu kontra Bruce Law, tak? No. Bruce Law. You betray the law! O, dodali sobie HP. Ja będzie zauważyłem szybko, że on dodaje, pojedynek. To też dodawałem. Labur jest tygrysem? Ty, nie, jednak... kurwa jest? Labur jest królem, king. Da się kombinację jakiś zrobić? Ty, nie, on ma buty jak te swoje, tylko że on ma czerwone, a ten ma czarne. Labur ma takie buty jak king. Robur, chciałbyś być tym kingiem, nie? W prawdziwym życiu, mieć głowę w ogóle kopa. Nie? Ty jesteś taki jebnięty. Chciałbyś taki jebnięty. No. Widziałeś, ja opanowałem już Brusa, już byś przejebał ze mną. Mogę zrobić w ogóle. Ty, ale ładnie bije Brus. Ja opanowałem Brusa. Szkoda, że nie gram teraz. Ale jak przejebali go trochę, trochę ma za duże łapy Brus, co? Ej, bo ja nigdy nie, ja nigdy nie grałem. Ja nigdy nie grałem w Tekena, a owca grałeś kiedyś, nie? Nie, tak nie grałem, serio, nie jestem Tekenowcem. No ale ja nigdy ja nie lubiłem życiu, tak bijatyk, ale wiesz? Ja nigdy w życiu nie ale grałem. Bardzo fajny ten Tekken, prosty. Ten nowy jakiś Mortal Kombat trochę za dużo. Tutaj wskakujesz od razu i się bawisz. O kurwa, gdzie ten? Do porządku. King ma problemy. King ogólnie w każdej części Tekkena ma najdłuższą kombinację ciosów zawsze. O. Że każda postać ma swoją kombinację ciosów, to zawsze ma najdłuższą. Wygląda jak przerażony typ. Wygląda jak ogólnie Shaquille O'Neal, gdy był tygrysem, nie? I byłby biały, miałby biały pigment. A ty masz więcej tego? Ja mam więcej! Ja wygrałem! Ja nie sądziłem, że, ja, że no mi się i tak mamy, uda. Mamy zwycięzcę. No miałem więcej, bo ja byłem po prawej. Sam tak? Powiedziałem, sam byłem szokiony, że przegram teraz. Mamy zwycięzcę. Jeszcze raz. Brązowy medal. Najpierw podium, brązowy ale medal. Ale ty myślałeś, bo ty byś po prawej, nie? A tam był większy pasek, ja wiem o tym. Ale w ogóle myślałem, że przegram, nie? Brązowy też medal. Też myślałem. I Bruce Law. Się stało inaczej. Medal, ball. Eddie Gouda i poza podium Yoshimitsu. Niestety. Masakra. Sportowa Polska, co się stało? Wielki upadek, tragiczny upadek mistrza. Ale to oni nie mają ruchu króla. Sportowy. Króla. Zamulona. Dobra, to co? To by było na tyle w tym odcinku. Ma ktoś coś do dodania? Ja bym jeszcze raz zagrał w Tekken na rewanż. Może też na live. Ja bym z tobą zagrał, bo już bardziej wyczułem. No. No i git, zrobimy. Na ekipę WK live zapraszamy i tyle. Jeżeli nie chcecie skończyć jak Yoshimitsu, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i możecie zmienić profilowe na YouTubie na dzika, bo jak wiecie, polujemy na dziki i rozdajemy nagrody od WKdzik.pl do kolejnego. Bruce Lee, karate mistrz.